Muszę już iść. Przepraszam, powinnam odnowić prenumeraty magazynów. O 8:30 wieczorem w piątek? Tak, jeszcze przed wszystkimi. Albo jakoś tak, koniec gadania. Czekaj! Jejku, jaka szkoda. Dziewczynki, jak mogłyście być tak niemiłe dla Sapny? My? A gdzie ona się wychowała? Bez podstawek na stole? Mój popcorn. Kto w ogóle lubi pająki? No kto? Tylko szaleńcy. Dość już. Oj, sygnał alarmowy, lecimy. Porozmawiamy, jak wrócicie do domu. I ja też lubię pająki. Siostry, pora przeprowadzić dezynsekcję. Dlaczego to akurat musi być pająk? Bajka! Bajka! Ochyda, ochyda, ochyda! Hej! Gdzie on się podział? Jak udało mu się uciec? Czy to... Sapna? O! Cześć, dziewczynki! Nie spodziewałam się was tutaj, przy kraterze. A pani co tutaj robi? Chciałam zbadać tego wielkiego pająka. Specjalizuję się w pająkach. Pamiętacie, jak o tym wspominałam, kiedy u was byłam? Tak. Właśnie, ale nieważne, to ja idę kupić przecenione... torby mięsa. Pozdrówcie ode mnie profesora. Chwila, moment. Sklep z przecenionym mięsem jest w drugą stronę. Coś jej nie ufam. Siostry, może powinnyśmy dać jej szansę? Widać, że bardzo się stara, żeby się z nami dogadać. A profesor naprawdę ją lubi. Przecież Sapna nie ukradnie nam profesora, prawda? Otwórz buzię, mój książę. Dobrze, że pozbyliśmy się dziewczynek. Były dla nas tylko ciężarem, prawda? Ona musi odejść. Droga Sapno, to piszę ja, twój profesor. Chcę cię poinformować, że już cię nie lubię. Moja kolej. Uważam, że jesteś niezwykle odpychająca i pachniesz śmieciami. Wybacz, że jestem taki niemiły, ale wiesz, jak to czasem bywa, maleńka. Wrzucę ci filmik z chomikiem siedzącym na kotku. W załączeniu przesyłam oficjalny formularz zerwania. Podpisz go i odeślij w ciągu 5 dni roboczych. I żegnaj na zawsze. Sayonara, naiwna. Doskonale. O, Sapna, dlaczego mnie zostawiłaś? Dlaczego? Profesorze, co się stało? Niestety Sapna i ja rozstaliśmy się. Och, Sapna. Okej, siostry, zbiórka. Myślę, że narozrabiałyśmy. A jeśli powiemy Sapnie, że nie chciałyśmy? Serio musimy? Sapna, och, Sapna. Tak, serio musimy. Życie w samotności jest takie trudne. No wiesz, myślałam, że jest tym jedynym. Ach, dlaczego z tobą gadam? Ty zjadasz swoich chłopaków. Panno Nero? Dziewczynki, a wy co tutaj robicie? Wcale nie szukałam porady u pająka, nic z tych rzeczy. Panno Nero, musimy się do czegoś przyznać. My napisałyśmy tego maila, a nie profesor. Przepraszamy. Proszę, wróćcie do siebie. Proszę. Kochane, wiem, że to wasza sprawka. Poważnie? Tak. Profesor ma zupełnie inny styl pisania. Poza tym nie użyłby różowej czcionki. Ach, ale to nie z tego powodu z nim zerwałam. To skomplikowane. Profesor naprawdę bardzo panią lubi. Napisał nawet tę straszną piosenkę o pani. Och, Sapna, bardzo lubię twą buzię. Bez ciebie taki smutny świat. Mam smutki duże. Bez przesady, nie jest aż taka zła. Nie, wy nic nie rozumiecie. Nie, to pani nic nie rozumie. Profesor panią kocha. Jeśli tak wygląda miłość, to ja się wypisuję.